pływanie jest sportem bezpiecznym. Panie Kazimierzu, ja zawsze chciałem zadać to pytanie politykowi. Wytwarza w człowieku tyle fajnej energii. Pamiętajmy o tym, że naszą odporność budujemy poprzez sport. Zarażamy tylko pasją. Dzień dobry. Dobry wieczór, panie premierze. Dzień dobry, dobry wieczór. Kazimierz mam na imię. Panie Kazimierzu, witamy w Suchy Tor Broadcast. Jest nam bardzo miło gościć pana w naszym programie. Wiemy, że jest pan zapalonym i triatlonistą, i pływakiem, i miłośnikiem sportu. Jak pan, proszę nam zdradzić, jak pan zniósł te ciężkie tygodnie kwarantanny, gdy z treningiem było słabo, a z dostępem do pływalni w ogóle nie mówmy. No tak, oczywiście, że było ciężko, wszystkim nam było ciężko, bo jak ktoś już uprawia sport, to jest od niego uzależniony po prostu. Więc rzeczywiście 3 treningi w tygodniu na trenażerze, na rowerze, 2 biegowe. Ja cały czas biegałem, nie miałem takiego momentu, żeby nie biegać, nawet jak te tak zwane lasy i parki były zamknięte. To ja swoje robiłem, biegałem po ulicach. No i oczywiście kupiłem gumy i zacząłem ćwiczyć basen na sucho. To nie jest proste, ale prawdę powiedziawszy, to mi trochę uświadomiło, jak mocno muszę popracować nad swoimi mięśniami, zwłaszcza brzucha, żeby potem dobrze trzymać pozycję w czasie pływania. Więc no to jest absolutne zastępstwo pływania i za pływaniem naprawdę bardzo, bardzo tęsknię. Pan wspomniał o uzależnieniu od sportu. Proszę powiedzieć, bo to jest jedno z moich pytań. Czy polityka tak samo uzależnia jak sport? A jeszcze bardziej. Niestety. Niestety bardziej, to jest straszne, bo ja nie chcę być w polityce, a nie potrafię się od tego oderwać już tyle lat, już taki czas, cały czas nakręca mnie to, co się dzieje wokół, to jest okropne. Więc no właśnie, lepiej sport. No właśnie, bo był pan premierem i rozumie pan jakby te zależności między tymi ministeriami, których ja nie rozumiem, jak to wszystko działa, ale gdyby pan mógł nam powiedzieć, że gdyby COVID-19 zdarzył się za czasów, kiedy pan byłby premierem, jak pan by widział dzisiejsze rozwiązania związane z tymi ograniczeniami, na przykład brakiem dostępu do pływalni? Znaczy, ja bym po pierwsze powołał zespół najlepszych polskich specjalistów, z którymi spotykałbym się codziennie i na podstawie rozmowy, dyskusji, uwag, analiz, liczb podejmowałbym decyzje. Te decyzje nie są podejmowane w taki sposób, to powiedzmy sobie bardzo jasno. Pływanie jest sportem bezpiecznym. Przecież my myjemy się przed wejściem, myjemy się po wejściu, pływamy w większości w wodzie z chlorem. Proszę sobie wyobrazić, że w niektórych krajach, na przykład w Wielkiej Brytanii, miejsca publiczne są dziś dezynfekowane wodą z chlorem właśnie, w której my normalnie na basenach pływamy. Nie ma ani jednego przypadku na świecie zarażenia poprzez wodę koronawirusem. W związku z tym nie widać żadnych powodów akurat na to, żeby nie uruchomić basenów. A zwróćcie panowie uwagę, że to nie jest tylko dla sportowców, to nie jest tylko dla pływaków czy triatlonistów, to jest także bardzo ważny element rehabilitacji. Większość osób, które ma problemy z kończynami czy z kręgosłupem, to właśnie musi chodzić na basen, bo wykonywanie tych ruchów w wodzie jest pomocne. Więc naprawdę kompletnie tego nie rozumiem i nie rozumiem wielu innych rzeczy, bo ja nie chcę się porównywać z innymi dyscyplinami.
No ale jednak piłka nożna to jest jedna piłka łapana przez 22 zawodników na boisku w różnych momentach, bo to nie tylko auty są, ale także wolne i inne. I tam zawodnicy ścierają się ze sobą co chwilę, no, zupełnie bezpośrednio. Tak? Lewandowski wczoraj dostał ręką w twarz. Gdzie tu logika? Tu nie ma logiki i nie ma takiego myślenia zdroworozsądkowego. Ja myślę, że gdyby dziś rząd, gdyby Morawiecki korzystał z najlepszych specjalistów, a mamy takich specjalistów w Polsce, to ta logika byłaby używana do otwierania różnych rzeczy, nie tylko dotyczących sportu, ale także innych, w sposób rozsądny. Co na to Eurosport, Maciej Bonecki? Ja nie chcę się do końca opowiadać na temat Lewandowskiego i piłki nożnej, bo to jest chyba trochę inna bajka. Tam też wiemy, że te obostrzenia w Bundeslidze, żeby zawodnicy mogli wrócić do gry, to trzeba było spełnić wiele wymogów. Wszyscy zostali przebadani i też wszyscy spędzili odpowiednio dużo czasu już w zamknięciu, bez kontaktu z osobami spoza drużyny, ale to jest jakby osobna historia. Natomiast co ja mogę powiedzieć? No ja też nie ukrywam zdziwienia, że to pływanie w ogóle zostało zapomniane, pominięte i nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego można korzystać już z hal sportowych, dlaczego dzieci mogą już trenować w szkółkach, nie wiem, piłkarskich, karate, zajęcia lekkoatletyczne się odbywają, natomiast no, baseny wciąż, czy pływalnie wciąż pozostają zamknięte. Baseny kosztują, baseny kosztują. No, ale wszystkie obiekty sportowe kosztują. Ale nie tyle, co baseny. Oczywiście, no, ale im dłużej te baseny... Ale masz rację, ja uważam, że tak, baseny kosztują, ale co za problem jest wyrazić zgodę na możliwość używania, otworzenia tych basenów. Wtedy niech gminy, czy urzędy, czy powiaty podejmą decyzję, czy stać ich na, w dzisiejszych czasach na uruchomienie tego basenu teraz, czy dopiero we wrześniu, kiedy na przykład ruszą szkoły. To ja mam podpowiedź od razu dla pana premiera Morawieckiego. Zwiększyć wydatki w tarczy antykowidowej na pływalnie i na polskie pływanie. Tak. Słuchajcie, ja obiecałem panu Kazimierzowi, że nie będziemy tak długo go trzymali jak pozostałych naszych gości, a zdarzało nam się tu po półtorej godziny. Także i może dlatego Kazimierz się wystraszył i dobrze wiedział, że nie ma tyle czasu, bo przecież na pewno jest zajęty swoimi sprawami, a szczególnie niedzielny wieczór no, nie służy temu, żeby spędzać go w mediach. Panie Kazimierzu, walczymy o wolne, otwarte baseny. Panie Kazimierzu, ja zawsze chciałem zadać to pytanie politykowi, ale nigdy nie miałem okazji spotkać polityka na swojej drodze. A ona jest bardzo ważna. Czy nie powinien być wprowadzony zakaz fotografowania się znanych postaci, mówię tutaj o sportowcach, z politykami? Czy nie powinien być wprowadzony taki zapis? Bo ja uważam, że zawodnicy, sportowcy znani mogą być wykorzystywani do celów PR-owych, propagandowych, bo jednak są na pasku ministerstwa czy innych uwarunkowań politycznych i mogą być wykorzystywani do tych celów. Jak pan uważa, czy powinien być taki zakaz, czy jednak powinni premierzy, ministrowie fotografować się ze znanymi postaciami sportu? No to jest problem nie tylko Polski, bo takie rzeczy mają miejsce wszędzie na całym świecie. I rzeczywiście w moim odczuciu, w moim przekonaniu oddzielenie sportu od polityki bardzo dobrze wpłynęłoby, zwłaszcza dla sportu, ale także w dłuższej perspektywie dla polityki. Sportowcy mogą mieć i mają do tego prawo swoje poglądy polityczne, natomiast myślę, że są innym dobrem narodowym i dlatego ubieranie ich w garnitury partyjne czy w garnitury polityczne nie jest rozsądne. To ja zadam natychmiast kolejne pytanie. Panie premierze, pan w swojej karierze i medialnej, i politycznej pisał o gospodarce, pamiętam, do Rzeczpospolitej, do Wprost. Czy jest pan na siłach, albo myślał pan o tym, co czeka nas i gospodarkę, i sport jako bardzo ważną gałąź gospodarki w przyszłości po tym całym kryzysie? To kryzys będzie głęboki. Będzie dużo głębszy niż w 2008-2009 roku.
i także w Polsce będzie dużo głębszy. Mamy do czynienia z recesją. Ta recesja potrwa pewnie jeszcze kilka miesięcy, ale także różne przemysły będą dochodziły do siebie poprzez dokonywanie różnych zmian. Niestety, ale sięgnie nas wszystkich trochę biedy, trochę bezrobocia, trochę mniejszych zarobków. I to oczywiście odbije się na sporcie, dlatego że sport w ogromnej mierze korzysta ze sponsoringu i wiadomo, że tego sponsoringu będzie w związku z większą biedą, no będzie po prostu mniej. Dlatego w moim odczuciu musimy o tym bardzo dobitnie mówić. Nie ma tego głosu dziś tak wyrazistego, jak głosu innych środowisk. Przedsiębiorcy się biją o swoje, pracownicy zaczynają bić się o swoje, mamy świat kultury, który także walczy o swoje. My też musimy walczyć nie tylko o otwarcie basenów, ale także o odpowiednią dbałość o sport, bo sport i rekreacja są niesamowicie ważnym elementem, także wspierającym ochronę zdrowia. Pamiętajmy o tym, że naszą odporność budujemy poprzez sport, więc zaniedbywanie przez państwo, czy to na poziomie rządowym, czy samorządowym, sportu i rekreacji byłoby bardzo złym rozwiązaniem. Czy myśli pan, domykając to pytanie, czy zawodowy sport, bo wiele sportów komercyjnych, jak to nazywają pływacy w Ameryce, z Oliwią Smoligą ostatnio rozmawialiśmy, na przykład koszykarze, piłkarze, futbol amerykański, futbol tradycyjny, te wszystkie bańki z wypłatami pękły, już właściwie pękły. Czy pan myśli, że my wrócimy jako human race do takiej idealistycznej idei sportu? Nie no, wszędzie, gdzie będzie można zarobić, to ludzie zarabiali. No, tacy jesteśmy, tak jesteśmy skonstruowani. Natomiast na pewno ta pandemia przechodząca przez cały świat obniży loty finansowe, które były już nieznośne. To już była deprawacja właściwie. Więc myślę, że to jednak obniży troszeczkę te loty i doprowadzi do spłaszczenia nieco zarobków sportowców. Ja im tego nie bronię, ale też mam nadzieję, że dzięki temu trochę to wyrówna zarobki mężczyzn i kobiet w sporcie, bo tu te różnice są drastyczne. Panowie podcasterzy, oddaję wam głos. Maćku? Ja chciałem tylko żartobliwie jeszcze tylko zadać pytanie, czy pan premier będzie w związku z tym negocjował stawkę ze swoim trenerem odpływami? Nie, raczej nie. Łukasz jest świetnym pływakiem, jest świetnym trenerem, jest kapitalnym naprawdę. Ja mam 60 lat, więc ja naprawdę muszę dużo trenować, żeby pływać, jeździć, biegać czy cokolwiek innego robić. Ale ja fizycznie nie czuję różnicy od 40 czy 30 latków, z którymi trenuję razem. Nie ma między nami różnicy. Ja fizycznie jestem, nie tylko fizycznie, ale jestem taki sam, mimo że mam dwa razy więcej lat, więc to robi ze mną sport. Pozdrawiamy Łukasza Drzewińskiego, trenera pana premiera Kazimierza Marcinkiewicza, który był olimpijczykiem, wybitnym zawodnikiem w pływaniu, a dzisiaj trenerem. Panie premierze, korzystając z okazji, zapraszam 20 czerwca na Beko Open Water do Garwolina. Beko Open Water Challenge. Nie możemy tego już nazywać mistrzostwami, bo nie wiemy, czy możemy organizować zawody, ale imprezę sportową, która będzie wyglądała jak zawody, zorganizujemy 20 czerwca i serdecznie pana na tą imprezę zapraszam. Ja mam jeszcze... Postaram się, a w ubiegłym roku w swoim roczniku zająłem drugie miejsce.
Proszę, brawo. Panie premierze, ja mam na koniec takie pytanie osobiste do pana, bo my wszyscy byliśmy świadkami różnych pańskich perypetii na łamach i prasy bulwarowej, kolorowej. Pan wbrew swojej woli był bohaterem tych wszystkich artykułów. Proszę powiedzieć, czy sport, czy triatlon, pływanie pomogły panu przetrwać te burze i napór mediów, które nie dawały panu spokoju? Bez sportu nie dałbym rady. To jest naprawdę, to jest jedyne rozwiązanie dla człowieka, który żyje w wielkim stresie. I to nie chodzi tylko, obojętne, czy to są sprawy zawodowe, czy to są sprawy osobiste, czy jakiekolwiek inne, sport przywraca równowagę. Sport zabija swoim stresem, bo przecież też jest stresujący, zabija inne stresy i to jest, no to jest genialne, naprawdę. No to po prostu wytwarza w człowieku tyle fajnej energii, tyle zdrowia, tyle poczucia humoru, radości, no wszystkiego, co nam w życiu jest potrzebne, więc absolutnie to jest to. Nasi widzowie na czacie pozdrawiają pana serdecznie i nie mogą się nachwalić pańskiej kondycji. Także my też przyłączamy się do tych gratulacji i mamy nadzieję, że niedługo zobaczymy się na zawodach. Jak najbardziej. Panie premierze Kazimierzu, dziękujemy pięknie za wizytę, za to, że spędził pan z nami tutaj ten niedzielny wieczór. Dziękujemy, dobrej nocy życzymy. Dobrej nocy. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. Tor Broadcast. Zarażamy tylko pasją. Kwarantanna. Słuchaj w iTunes, Spotify i Spreaker.